Siemaneczko, siemaneczko wam wszystkim, z tej strony Snichy, witam was w kolejnym odcinku, to już chyba 11 odcinek, jak widzicie płonie nam miasto, kolejne oblężenie Musashi, czy jakby to wypowiedział, ale mamy tutaj taką koncepcję, że musimy to zobaczyć. W ostatnim czasie spróbowaliśmy, żeby komputer za nas to zrobił, ale komputer to przegrał, chociaż sądzę, że po prostu nie powinien, bo jednak on nie ma wojsk typowych wojowników walczących, wręcz ma 3 oddziały lepszych łuczników, ale my mamy 1 oddział lepszych łuczników i 2 oddziały zwykłych. Jak się schowamy pod zadaszeniem, to takiego mamy Ashigaru, którzy kontrują jako tako wszystkie konnice i są zajebiście po prostu w defensywie swoją ścianą, aczkolwiek musimy omijać strzały strzelaków, czyli strzały łuczników oponenta, baby Narinao. Jakieś baby trzeba uważać. Więc trzeba jakoś tutaj działać i trzeba to po prostu wygrać. Szczególnie, że mam jeszcze oddziały. Jeszcze mam oddziały. Oddziały tego, co nie? Oddziały inne. No i dobra, oni idą z tamtej strony, widzę wszyscy. Tych się odsuniemy trochę, co nie? Dobra. Biegiem! Nie ma na co czekać, panowie, nie ma na co czekać. To jest wojna. Wojna na każdej froncie. Takeda tutaj prawdopodobnie poniesie drugą porażkę, ale mam nadzieję, że już głośność dźwięków jest okej, bo ostatnio było za cicho. Znaczy w tych wcześniejszych odcinkach, ale w 9, 10 było już okej. No idą wojska takie, ogólnie lubię tego szukunka, on jest naprawdę spoczko, jeszcze za darmo był, nie wiem czy jeszcze jest, czy już go nie ma, ale był za darmo, więc warto tutaj było z tego skorzystać. A to zwróćcie uwagę, że jesteśmy pod przykryciem, nie? Takeda słynie właśnie z jazdy, co zresztą widzicie, nadchodzą tutaj oddziały, rozpędzają się, ale jako tako to bardziej oni zostaną scharatani, zresztą już widzicie parę oddziałów w koni podupadło. Chyba, że jest jakieś mury są niebronione, no są zamknięte. Okej, czyli oni na piechotę będą tutaj się wbijać, okej, dobra. No zobaczymy, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. Szybki rush był, dobra, no to my łucznikami się po prostu wycofamy do tyłu. Zobaczymy jak to się ułoży. Ashigaru pójdzie się rozłożyć. Ty będziesz oflankowywał. Ale raczej to nie ma szans, co nie? Dobra, ściany róbcie. No i dobra. Tego oddziału już nie ma, co nie? Samuraj jest Yari, okej, dobra. Więc jako tako tu się po prostu ustawimy. Ci po prostu już uciekają. Tamci w nas strzelają, ale to tyle, to się nie będziemy jakoś przejmować. Oni tutaj umierają, widzę. No fajny ten tutaj mamy. Ten ziomek jest fajny, podobny do nas. Okej, okay, no dość mają fajne moralki, co nie? Więc sobie tutaj fajnie grają, ale zobaczymy co będzie dalej. Nie powinno być jakoś trudno, więc czekamy aż wylezą samuraje z Yari do góry. Więc wtedy pobiegniemy tutaj go flankować. Dobra.
Tego to na pewno już nie będzie. Tutaj kolejnych też nie powinno być. No i dobra. No i super. Dobra, wybiegnijcie w sumie na ten mur. No bo ci już zniszczyli, co nie? Taka prawda, że tych samuraje z Jary nawet nic nie zrobią, bo się nawet nie rozpędzą. A, bo zostali no giną po prostu, tutaj wychodzą i dostają od razu kosy pod żebra, co nie? Bo tam strzały piękne lecą. No bo tutaj łuczników daliśmy na mury, oni nas spokojnie tutaj postrzelają. Problem z lewą ręką, coś nie boli, boli. Że tej zimnej wody co myłem tutaj, ale dobra, to nieważne. Dobra, musimy się wycofać, bo widzę, dostajemy w dupę. A nie może tak być. Okej. No i dobra. Okej, tu już jeden oddział został postrzelany. Oni zaraz zostaną w dupę, więc no spokojnie. Będą uciekać. Wy teraz od razu szybko na mury. A wy czemu uciekacie? Wy nie, no przecież... Tutaj, szybko, wy luźny szyk. Tyle, nawet ich nie gońmy, po prostu wystrzelajmy. I oni raczej nie wytrzymają takich ciosów z powietrza, mimo wszystko. To jest raczej niemożliwe. Lecą, boom. Dobra, wycofajcie się w sumie. Dobra, kolejny oddział pada. Ale to wystrzelamy ich, no spokojnie. Z góry się po prostu łatwiej strzela, co nie? I mamy też osłonięte tutaj ramiona, bo to porównajcie sobie, schowacie, strzelacie tak schowani, a stoicie sobie na luźnym powietrzu, nie? Trochę tutaj trupów było, nie powiem, że mnie nie wystrzelał, ale właśnie komu musiał przegrać to strzelanie. No i się właśnie tak to źle skończyło dla nas, dla naszej frakcji. Zmarzły mi stawy, teraz nie bolą. Kurde, niedobrze, powiem wam, że niedobrze. Oris victories. Yeah. Ale powiem wam, że ta wojna bardzo średnio nam wychodzi, więc nie ma się z czego cieszyć. No, obroniliśmy się przed Takedą, więc jako tako coś zrobiliśmy do przodu, ale... No ale jest taki problem, że po prostu nie mamy co dalej zrobić, bo no jest problem z wojskiem, z zaopatrzeniem, z logistyką, z siłą przebicia. Odkąd się ta armia rozłam nastąpi w mojej armii, zdrada, wszystko tak naprawdę popsuła. Jeżeli nie to, to byśmy byli naprawdę w bardzo fajnym położeniu, a tak to jesteśmy po prostu w jednej i głębokiej dupie. Nie żebym tutaj czegoś mówił bardziej, ale sami sobie zobaczcie, że nadchodzą kolejne to oddziały wrogów. Kolejne armie Hatekajamy. Kurwa jego mać. Kurwa. Ale stypa, jeszcze bunt w Sagami. Co tu się odpierdasza? No po prostu przypał. Kurwa bitwa, nie mogę nawet... A mogę szybki zapis. Może sami wygrają, co nie? Ale zobaczymy. Powinni sami wygrać. A kuźwa mać. Tak to właśnie będzie wyglądać tutaj. Walki, oblężenia. Ale ta Hatekajama jak dwiema pełnymi armiami przyszła, to jestem naprawdę przerażony. Co ja mam teraz do cholery jasnej zrobić, bo... Jestem w oblężeniu, zaraz przyjdzie dwie armie, a nie wiem czy się obronię przeciwko dwóm armiom. Kurde. Ile mam łuczników? 3?
Na 4, dobra, to będzie easy kaciurka. Szczególnie, że mamy 3 levele muru, więc jako tako tutaj jest dość spoko. Ale naprawdę przekichana robota. Przekichana, tyle tych wojsk. A te Kaja, ważne, że tak kiedy odbiliśmy, że przełamaliśmy tam impas. Jak uda nam się chociaż jeden front przełamać, te armie, które na nas idą, mogliby się bić między sobą, a nie skupiać się tutaj na mnie. Bo jednak to nie jest takie łatwa ta gra, jak się mogłoby wydawać. Nie wiem, gdzie oni przylezą, więc na razie w sumie stanę sobie u góry i się teraz dopiero ustawię łucznikami tutaj. No i tutaj, no i będzie, same wieżyczki też będą tutaj haratać. Was trochę rozrzucę, żebyście tak nie stali w takiej dziwnej pozycji. A gdzie wyjdziecie? No nie wiem, co nie zrobili. Ale w złą stronę w ogóle poszli. To sokaby się fajnie grało, bo tam łucznicy byli broken, więc każde bronienie murów to jest naprawdę easy było, nie? Też do blisko do właśnie do stolicy. Ale naprawdę mamy słabe to tempo, nie? Naprawdę bardzo słabe to tempo mamy. To mnie naprawdę bardzo mocno martwi. Dobra. Przyspieszmy, bo nie ma tutaj zwlekać, bo to szkoda czasu. Powinniśmy ich jakoś wystrzelać, raczej na easy, nie? Bo jednak muszą tutaj przyleźć do góry, im się ciężko też będzie strzelać, żeby mnie wystrzelać. Mamy też swoje wieże tutaj i tak dalej. Mogę nad nim płonące strzały ustawić. No nie jest jakoś tutaj bardzo, bardzo konieczne. Widzicie, oni są w sumie tam ustawieni, więc ja się w sumie tymi tutaj przestawię. Oni tak dziwnie biegają, ale nie ogarniam ich. No i dobra. I się zaczęła bitwa. Łucznicy ruszyli na front, ale fajnie, już większy zamek. Też fajnie, nie? To mnie chroni, te strzały wpadają. No nie wylezie, co nie? No na przekichaną sprawę tutaj oblegać coś takiego. Naprawdę, nie musimy do kogoś się przejmować, że nas wystrzela, bo mamy dodatkowy armor na niektórych oddziałach. Ile strzały tutaj sobie lecą, nie? Oni mają dość niskie morale, bo to buntownicy. Ale nie wiem, co z tą chaty Kajamu zrobimy, bo jest naprawdę przypał. No i wyleźli, nie? Trochę ich wylazło, ale jakoś nie za dużo. Aczkolwiek idą do mnie. Ustawię się od razu. Płonące strzały zaczęły lecieć. Niebezpiecznie, ale już tutaj 10 mniej. Już 15, 16 mniej, no to fajnie, nie? Bardzo, bardzo przyjemnie. Płonące strzały są przepiskie. Będą mnie to boleć za chwilę. Właśnie teraz to widzę. Późny szyk sobie w sumie zrobię. Dobra. Łucznicy wszyscy do tyłu. Spierdaszec z linii frontu. Ci już są zmęczeni wojną, ci już osłabieni, ale piękne to jest, co nie? Te strzały. Epickie. Dobrze, zdążyliśmy uciec, patrz, przebieg ziomek. Nawet klateczki się, klatki się porobiły, nie? Nawet komputer się przyciął. Może jestem zdziwiony, że się ściął. No i dobra, czekamy w sumie na ich ruch. Coś tam będziemy strzelać. O, poszło. Pięknie. No i czciana Jari. I giną. No i dobra. Ale fajnie, oblężenie takie większego już zamku jest inaczej trochę wygląda, co nie? Sporo tych trupów. No poginą, co nie? No co oni mają w sumie zrobić za bardzo?
W końcu najwyżej tylko tutaj zginąć, nie? Coś tam mnie płonącymi strzałami poharatali, nie powiem. Nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie, do tego w sumie podejdę sobie czymś. Tym ich próbuję sobie przebić, żeby po prostu powystrzeliwać. Potrzebujemy wojska, nie? Potrzebujemy bardzo, bardzo dużo wojska. Buntowników trzeba po prostu tłuc ile się da. A ci Ashigaru są naprawdę bardzo przeciętni. Koleś wyjdzie od razu kleba, co nie? No i dobra, tutaj jak pod tym ogniem, jak patrzcie się, umierają pod strzałami. Szkoda, że nie mam krwi jeszcze, nie? A przy takim zamku się łatwiej rozstawić, nie? Bo na tym małym to ciężko będzie się bronić. Najgorsze, że tam ten HTKM nas atakujemy, tam stracimy tego generała chyba. Lecimy daimio, to będzie naprawdę przykre. To będzie naprawdę przerażająca sytuacja. Dobra, was wycofam, bo tutaj za dużo dostajecie bęcków. A tu fala się po prostu rozbija o ścianę Ashigaru, co nie? Ściany trupów. Taka taktyka jest standardowa i po prostu nie ma lepszej, co nie? No i dobra. No i bajunia. Heheszki. Generał się zaczął zabierać, no ale oni nawet... Jak zanim dojdą, to już ich połowy nie ma, co nie? No coś tam są, ale... Uciekają sobie na spokojnie, ale... Co im to da, patrzcie się, tony trupów. Nieskoordynowany atak na ścianę Yari. To musieliby mieć Nowdachi czy tego typu oddziały, żeby to przełamać. A tak to ciężko, nie? Ashigaru innymi to jest prawie niemożliwe do zrobienia. Czy konicą, ale oddziałami z mieczami to już jest easy kaciurka. I łatwiutko to sobie zrobić można, co nie? Tych trzeba wspomóc, bo zaraz giną. A ci się odnawiają dość szybko. Generał jakiś. Ucznicy już wystrzeliwali innych uczników. Bum, bum, bum. I... No i uciekają już. No, spanikowali. No to jest zajęte przez wroga. Brama chyba. Ale też wielkie, jak się na przykład, nie wiem, jak graliśmy Dark Moda, to tam jeszcze wielki, Radiusa chyba graliśmy, co nie, tam dopiero wielkie bitwy były. Nadchodzi wróg. Generał. No będzie dość hardy. No i widzicie, właśnie przeżył dość dużo ciosów. Dobra, czas ruszyć. Biegiem! Do boju, panowie! Uwielbiam te bitwy w Total War, jest coś pięknego. O, wywrócił się, widzieliście go? Okej, no ale oflankowany, no co on ma zrobić, co nie? Nic nie zrobi. Tamci jeszcze powracali, co nie, no ale... Ale oni sami z siebie zaczną uciekać. Szczególnie, że łucznicy tutaj wystrzelają. Sporo. Wrogi generał is dead. Dobra, wszyscy zaczną uciekać, już misję samobójczą popełnili. Dobra. Kolejne zdecydowane zwycięstwo. Szkoda, że komputer tutaj nie pomaga i lepiej nie walczy. Ale co ja na to poradzę? Musimy jakoś funkcjonować mimo tego wszystkiego. A jeżeli się tutaj coś uda fajnego dokonać, wątpię, bo mamy przejebane. Ale, zawsze jest jakieś ale. Ale spróbujemy, co nie? 214 za 1000, no to... O, rebelia, no i zajebiście, że rebelia, no kurwde, mać, na stypę go, no ja pierdoszę, no. Kuźwa, do cholery jasnej. To jest po prostu aż żal dupę ściska, wszystko płonie, kraj mi umiera. Oni jeszcze jakieś bunty kolejne tutaj napierdzielają. Tutaj jakiś ninja mi rozpierdoszył pół armii. Tutaj no już
Już brat tutaj, te doświadczenia udziałów są tak wielkie, ale co my możemy zrobić? Co my możemy zrobić? No po prostu nic. Tak, jesteśmy w pupie. No po prostu to jest tragedia. Przypatrzmy się w ogóle wojskom wroga. Widzimy tutaj uczników, doświadczonych uczników, z ulepszonych uczników. Nam sporo brakuje. W szczególności nam brakuje Ashigaru z Yari, więc bez Ashigaru z Yari wątpię, żeby się to udało bronić. W szczególności, że to idzie kolejna armia, kolejnie wielka armia. Będzie wielka bitwa, prawdopodobnie przegrana, ale może coś z tego wyciśniemy, co nie? No tutaj muszę zwerbować, bo zaraz zginę w następnej turze. Tutaj w sumie też nie wiem, czemu wy się buntujecie, jak nie macie powodu. Bunty tak samo cały czas. Tutaj nic nie idzie, co nie? No tam pewnie nic już nie ma. Czy jest w sumie wielkie miasto, ale. No ale jest problem. Nie ma w ogóle hajsu, nie ma nic, nic zupełnie, nic. Niezadowolenie, bunty. Kuźwa mać, w dupę jeża, nie? Stypa, nie? A może bronimy się? Może się uda bronić przeciwko dwóm armiom. Nie będzie to łatwe. Łatwe. Znaczy to i tutaj mamy jeszcze generała, więc jak mi tamten umrze, jakiś zbrojmistrz. Okej, stan i walcz spoko, siły dla piechoty. Dobra, bo my Saruzę mamy niezadowolenie, więc no ale nie mamy wojska, żeby też przełamać ten front. Kaję byśmy zdobyli, to jest dość duża prowincja i tu jest bardzo wysokie zadowolenie w Izu. Izu to jest w ogóle taka prowincja, która jest w stanie coś zmienić, jest w stanie coś zrobić pozytywnego. Jeśli o to chodzi, tutaj wszędzie jest poniszczone, więc nie jestem w stanie nawet tego naprawić, bo mnie po prostu nie stać. Tutaj już buntu raczej na razie nie będzie, co nie, ale może być znowu za chwilę. Mamy jakieś tam bogate prowincje, ale nie za dużo. Musimy zobaczyć, co się wydarzy w Neksturze, co ta chata Kayama wyczyni. Tutaj mamy bunt, też nie możemy tutaj nic zrobić. Armia tutaj czeka. No to raczej się obroni, bo mamy jeszcze jakiś garnizon, więc sądzę, że uda nam się to zrobić. Tylko jak Echizen obronić? Jak obronić Echizen, gdy po prostu nie mamy możliwości stworzenia jakiegoś defensywy, nie? Zdążyliśmy się zregenerować. Tą armię, no nie jestem w stanie zamachu zrobić ani niczego. No tutaj Wakasa, no to co? Nie ma nic, nie? Tutaj wszystko. To zło przyszło stąd. To zło przyszło z tej strony. Musimy się jakoś przedrzeć. Przejść przez Kai do Shinano, przez Shinano do Hidy i połączyć kraj w wysiłkach w tej wielkiej, nienawistnej wojnie, w której sobie po prostu nie radzę. Taka jest prawda. Szczególnie datę mi się nigdy dobrze nie grało. No i dobra, ci poszli tam. Ten se spada dalej. I to się gdzieś schował w las. I Tano sobie płynie. To już widzę kolejny problem, kolejne oblężenia, kolejne straty i widzicie. Bitwa o tak naprawdę o cokolwiek, o coś, żeby przetrwać. Bitwa z wrogami, którzy nas po prostu liczebnie niesamowicie przezwyciężają. Czy nam się uda obronić przed taką wielką inwazją, czy też nie? Czy 1500 ludzi pokona 4800 wojowników wroga, doświadczonych w bojach, dowodzonych przez świetnych generałów? Czy nasz daimyo to przeżyje? Czy będzie tutaj coś możliwe do obronienia? Czy damy sobie z tym radę? Wątpię, ale tego przekonacie się dopiero w następnym odcinku. Dzięki wam i do zobaczenia. Bye bye.